Witam was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym odcinku z Darkwood. Dobra, widzę, że już możemy śmiało sobie odpalić agregacik i lecimy dalej bronić naszej bazy. Troszeczkę się obawiam tego, co tu się może stać. No ale dobra, będziemy pilnować. Mamy niby barykady już tu postawione. Jest godzina 19:49:50 już, dobra. Dzisiaj będziemy chcieli sobie może skoczyć do Wilka i zapytamy się go o ogólnie przejście do głuchego lasu, ewentualnie może tego typka, jeżeli przeżyjemy oczywiście noc. Tego typeczka, który jest tutaj zazwyczaj codziennie. Mamy błyszczący kamyk, możemy to jeszcze sprzedać. Mam nadzieję, że jakoś to sobie ogarniemy. Więc tak, mniej więcej o godzinie 20 zaczyna się noc. To trzeba zapamiętać. No i moi drodzy, od razu wam mówię, że mam katar, jestem delikatnie przeziębiony. Zresztą jak zwykle, to nic nowego. Więc mogę mieć delikatnie zmieniony głos, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Więc jakieś tam różne pochrypywania i tak dalej, no niestety. Będę starał się to wyciszać delikatnie, aczkolwiek. Oho, zaczyna się. Czemu mi się same drzwi otwierają? Halo? Proszę mi nie otwierać drzwi. Nie wolno mi otwierać drzwi. Dziwią, może będzie to spokojna noc. Przynajmniej mam taką nadzieję. Sobie tak pomyślałem, że może ten śluz, ten szlam, może moglibyśmy spalić na przykład koktajlem Mołotowa. To by było w sumie logiczne. Więc tylko ja nie wiem, czego nie sprzedałem. Mam nadzieję, że nie. Alkohol. Mam go tu. Nie mam go tu. Tutaj to też go nie ma. Czyli może być jeszcze gdzieś tu. Albo tu. Ale widzę, że noc delikatnie szybciej leci. Nawet nie delikatnie, to 3 razy szybciej. I naprawdę ten zegarek się bardzo przydał. W ogóle powiem wam, że twórcy Acid Games, dobrze mówię? Oho. Zaczyna się coś. Ogólnie twórcy Acid Games wrzucili swoją grę na torrenty, co jest śmieszne. Właśnie z tego powodu, żeby ludzie nie ściągali pirackich wersji. W sensie, że jak mają już po prostu piracić, to wiedzą, że ludzie to zrobią i stwierdzili, że lepiej, żeby mieli link z oryginalnej wersji bez wirusów, niż na przykład jakiegoś randoma, który po prostu ten torrent wrzuci. Więc naprawdę ogólnie autorzy właśnie Darkwooda mają świetny, ale to świetny PR. Naprawdę, no po prostu genialny. Proszę, 2 godziny, damy radę. Tam coś lata. Zaczęła się chyba ta mega mgła, więc możliwe, że zaraz będą niestety te cholerne duchy. Ale o dziwo, nadal jest spokojnie. Nic nie próbuje nam się tu włamać. Pusta. Bodajże do 8:00 musimy przetrwać. No to trochę czasu jest. W ogóle jeszcze jakieś dzisiaj jaja w pracy mi się zdarzyły. Kochani, po prostu totalny żarcik. Ja ogólnie palę te elektryki, no nie? Już palę je od
Wiedziałem, teraz 28, no to parę jest 10 lat. I w pracy, na spotkaniu, przypadkowo, odpalił mi się ten elektryk w kieszeni. Masa dymu, masa wszystkiego. A ja zostałem jeszcze na jakieś 4-6 godzin właśnie ze spalonym elektrykiem. No, szefostwo nie było zadowolone z tego, że im troszeczkę nasmrodziłem. No ale cóż, ich problem. Ja tam widziałem, że ktoś krzyczał, chce do domu? Kim ty jesteś? Musimy stąd uciec. Mogę ci zawalić? Dobra, to chyba nie było mądre. Andasz. Gdy podchodzę bliżej, mężczyzna z ulgą zdejmuje z pleców ciężki wór. Ledwo dostrzegam przez matową szybę hełmu uśmiech na jego twarzy. Mężczyzna kiwa głową na powitanie. Pokaż przedmiot. Nic nie mogę. To mogę ten kamień przehandlować, więc to chyba jest coś warte. Dobra, ale co mi będzie potrzebne? Zegarek już mamy. Mamy 230 reputacji. Możemy tą benzynę kupić. Butla gazowa. Magazynki, taśma. Ale na przykład... to jest materiał. 450 wartości? Are you fucking kidding me? Macha głową. Czyli, że nie chcesz, co? O, mógłbym wziąć od ciebie benzynę. I to nawet w ilości sztuk dwie. To mi się z pewnością przyda. I dodatkowo kilka gwoździ. Gwoździ też mam mało. Dobra. I reszta już mi wystarczy. Jest godzina 8, do 20 mamy czas, żeby się zabawiać. Czas jeszcze jest trzymany, jest. Dobra, kolejna benzynka. Jeszcze to mięso możemy mu sprzedać. W sumie chleb chyba też. Szmatki, gwoździe zostawiamy. Chodźmy mu jeszcze dosprzedamy, w cholerę. Handlarzyna. Bierz to mięcho. No chyba ty jesteś bardziej taki ogarnięty. Dałem, nie sprzedałem. Nie potwierdziłem. Dobra, ale jeszcze potrzebujemy koktajlu Mołotowa. Czy my mamy jak go zrobić? Tu nie. Ej, my chyba nie mamy tego koktajlu Mołotowa. My chyba tego nie mamy. Ewidentnie tego nie mamy. Ja naprawdę sprzedałem koktajl Mołotowa. Kurde, chyba sprzedałem. Kurka, wódka, chyba sprzedałem. Ty masz jakiś koktajl, bo mi się nie chce go robić. Koktajl, koktajl Mołotowa. Flara jest. Nie masz. Niestety nie masz. Ewentualnie może po prostu pochodnia. Lampa. Koktajl Mołotowa, alkohol, szmata i zapałka. Alkohol, szmata i zapałka. Szmata jest.
Pytanie, czy alkohol jest? Alkohol jeden jest i zapałka jedna jest. Dobra, robimy sobie mołotop i lecimy dalej. No jak? No jaja sobie robicie. No to po co mi to pokazujecie w ogóle? O Jezu, no padaka. Dobra, jedna deska. Ja mam jedną deskę. Spróbujemy z pochodnią. No musimy dalej pójść. Spróbujmy z pochodnią. Weźmiemy na trójeczkę. Dobra, i myślę, że możemy już powoli sobie wyruszać w podróż. Idziemy do spalonego domu. Odwiedzimy obóz wilka i jeżeli w obozie wilka nie znajdziemy żadnej informacji na temat dalszego przejścia, no to spróbujemy sobie w walce z pochodnią. Nic nie ma? Nic nie ma. Wszelkie wilkołactwo wytępiłem. Ale ambienty to ma świetne, świetna ta gra. Naprawdę świetne. Dobra, i tak. O! Dobra, pykło. O nie, zostawiłem pustą butelkę. Znaczy nie zostawiłem jej właśnie. Dobrze. Dobra, wilk był tu. Pogadajmy z wilkiem. Tak, Padlino. Plotkuj. Nie radzę ci łazić po tym lesie w nocy. To byłoby dla ciebie... To byłaby dla ciebie pewna śmierć, Padlino. Lepiej ukryj się w tej swojej kryjówce, nim zapadnie noc i módl się o poranek. Na twoim miejscu nie oddalałbym się stąd. Chyba, że znudziło ci się twoje parszywe życie, Padlino. Niewielu wróciło z gęstego lasu, a ci, którym to się udało, nie byli już w stanie opowiadać o swoich wesołych wyprawach. On ma chyba już zapętlone te wszystkie teksty. Koktajl Mołotowa tutaj nie? Nie, nie ma. 200 wartości. No, to widzę, panie wilku, że ty nie masz nic do powiedzenia. Dobra. Łapkę sobie rozbroimy. I próbujemy wejść znów do lasu. Zanim to zrobimy, to tak, zrobimy sobie to w ten sposób i w ten sposób. I spróbujemy sobie tą maść teraz pierdyknąć pochodnią. I tak, musimy wejść tędy, chciał czy nie chciał. Jak to było gdzieś tu to przejście? Tak właśnie. Tędy? Metalowe drzwi, otwórz. Mori, mori. Co to jest? Oh fuck. Co za paskudstwa. Dobra, spróbujmy. Tak jak żebym myślał. Da się to tępić za pomocą ognia. A to tu? To już nie. Więc to jest koń?
Jajo. W środku chyba coś pływa. Błona wygląda na dość cienką. Może mógłbym ją czymś przekuć albo przebić. Na przykład tym? Jajo. Zarodek. Jest tu coś? Nie, powiem wam, że ta gra się robi coraz bardziej taka creepy. Dobra, szmatki. Ała! No ale to ancymon. Ach, padł. Martwy dzikus, kij. Ale mi przyjebał? Puszczący kamyk. Pigułki. Notka. Kod do drzwi to 333. Prościej już nie można, zapamiętaj go. Więcej drzwi w ciemno otwierać nie będę. Poszłam po benzynę do świniarni. Wrócę po zmroku. Kurde. Uhu! Alkohol, nie mamy miejsca. Dobra, pusta butelka może zostać, bierzemy to. Gdzie są te drzwi? Trup możemy? Tak, możemy trupa jeszcze przeszukać, ale nie mamy miejsca już niestety. Szafa tu jest przeszukana. 3, 3, 3. Dobra, czyli tędy już sobie możemy przejść. Zarodek mamy. Rozumiem, że tu 3, 3, 3 również pasuje, tak? Udało się. Tu już nic nie było, nie było. Więc teraz możemy przejść do wilka. Mamy jeszcze około 9 godzin. O, pak, 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 pak. Nie mam HP. Bandaż z alkoholem. Gorzej. Nie mam już, kurde, broni. Ej, ale jest progres, spokojnie. Chodź tu, gnoju. Uwalimy cię. Jeszcze o tym nie wiesz. Tam jesteś? Nie. Przestało padać. Udało się nam przejść. Głuchy las. Łapka, rozbrojmy ją. Jaka ukryta menda. Kryjówka w głuchym lesie. Mamy drugą kryjówkę, ej! No elo! To miejsce nadaje się na kryjówkę. Benzynka i pasek klinowy. Szafa, alkohol. Wanna. Ją możemy użyć. O, tu grzybsy były. Ale jeszcze ich nie bierzemy. Chleb jadalny. Krzesełko. Kolejne grzybki. Półka jakieś bzdurki. Lampa. Ale tak powiem wam szczerze, bez rewelacji. Jakoś bez rewelacji. Stół warsztatowy. Poziom drugi. I jest piecyk. Rozpal piec. Piec pali się ponownie. 160 esencji. Bierzem to. Dobra. Cienie, przebywanie w nieoświetlonych to standard. Nawigator. Już mamy to, tak? Dobra, weźmy sobie to grzybowe leczenie. Tego chyba wcześniej nie było. Muszę pamiętać, że muszę jeszcze wrócić jakoś do tej kryjówki naszej. O! Gdzie jestem? Godzina 12:22. Mam tylko latarkę. Chodź.
Puszczący kamyk. Ile błyszczących kamyczków? Pancerne drzwi, przyjrzyj się. Drzwi z numerem 21, taki sam jaki mieliśmy klucz. Przystaw ucho do dziurki od klucza. Przez ogłuszający szum wiatru przebija się cichy głos. Wydaje się znajomy. Dobiega jakby ze środka dziurki od klucza. Ktoś mnie woła. Zajrzyj przez dziurkę od klucza. Co to jest? Chodź. Chodź do mnie. O, otwarte. Chodź tutaj. Rozumiem, że te błyszczące kamyki są po to, żeby nas tutaj przyciągnąć. Torebka? Ile my tego mamy dziadostwa już? Już 6 sztuk. Ua, ale ty masz schizę po tych grzybach, ja pierdzielę. Ale żeby aż tak? No dobra. Dobra, lecimy dalej. Tędy. Czekaj, tędy czy tamtędy? Tędy. Co to jest? Lampa. What the fuck? Co tu się dzieje? Już nie ma miejsca? Really? No dobra. Łóżko. Połóż się. Nie mówcie, że stracimy czas, bo będzie lipa. Nie, masa 24. Zatrzymało się wszystko. Dobra, mamy trochę miejsca. Więc tak, ja bym zebrał te duże grzyby. Idziemy jeszcze do wilka. Ja wam powiem szczerze, że ta gra mnie tak wciągnęła, że naprawdę już od dawna nie miałem takiego feelingu, że chciało mi się wracać do jakiejś gry. Z 480 esencji już trzeba. Więc serio, jest naprawdę zajebiście. Piła, agregat. Jakiś stół, kanapa, skrzynia. Szynka, ziemniak, no spoko, tylko my tu chyba jeść nie musimy. Dobra, lecimy do wilka. Wrak czołgu. Gdzie? Tu. O kurde, tam są te buraki. I nadal musimy się kierować na lewo. Trujące grzyby. Jest pan wilk. O, co to się pali? Twój smród czuć z daleka, padlino. Niech mnie szlak. Ledwo wierzę moim pięknym oczom. Udało ci się. Muszę przyznać, że całkiem zaradna z ciebie, padlina. Wilk uśmiecha się, pokazując rząd ostrych zębów. Czas przejść do konkretów. Idź ścieżką znajdującą się w południowo-wschodniej krawędzi głuchego lasu. Dojdziesz nią do wioski, gdzie znajdziesz babę cuknącą kurami. Pogadaj z nią, może dowiesz się czegoś ciekawego. Bądź jednak czujny, towarzyszu. Niech cię nie bierze na ten swój poczciwy pysk.
To samolubna suka trzyma w domu z zamkniętymi drzwiami coś, co nie należy do niej. Coś, czego łaknę. Przynieś mi kluczyk do tych drzwi, a powiem ci, gdzie znajdziesz swoją zgubę. Czy to uczciwe, towarzyszu? Klucz. Za klucz. He. Dobrze. A teraz do dzieła. Zmykaj już. Lotkuj. Wygląda na to, że nikt inny cię nie uświadomi. Słuchaj, mieszkańcy tutejszej wsi skrywają wiele tajemnic. Mają skarby, którymi nie chcą się z nikim dzielić. To samolubne, zakłamane ścierwa. Uważają się za lepszych, bo mają ludzkie mordy. Traktują nas, kurwa, jak trędowatych. Ale wiesz co? Jebać ich. My jesteśmy kumplami, nie? A oni zasługują na karę, padlino. Wik przysuwa się do mnie. Słyszysz to kwilenie? To właśnie jeden z ich sekretów. Wilk szczerzy zęby, wsłuchując się z lubością w odległy dźwięk. Znajdź tę świniarnię, padlino, i ucisz kwilenie, a nagroda będzie twoja. Dobra, masz coś do handlu? No nie masz zbyt nic do handlu. Dobra, czyli tak, musimy sobie teraz ogarnąć naszą kryjówkę. To jest priorytet. Dlatego ja, będąc szczwaną bestią, na razie wrócę się do naszej starej bazy, bo no tam jakoś sobie już to ogarniemy bez problemu. Ale przed tym ja zostawię sobie cały ten majdan, który mi się nie przyda. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. I dopiero potem przyjdę tutaj z tym wszystkim i dopiero się zabarykaduję. Pójść ten stół. To jest zabarykadowane okno. No właśnie, weź tu człowieku teraz. To są drzwi. Ja buda. Dobra, to zostaw. Idziemy z tym i wracamy już do naszej kamraty. Ocie w dupę węża, jeż od wieża. Ile tutaj tego gnójstwa siedzi. Ale my się będziemy ciorać z tymi sąsiadami. I słyszę skrzypce. Dobra, jak tam się staminka odładuje. Dobrze, że teraz mamy szybkie przejście. Metalowe drzwi są, więc luz. Dobra, tu było przejście i tu było już wyjście do naszej dolinki. Teraz pamiętam tędy. Zobaczymy, czy wilk tutaj siedzi. Ciekawe. Czy odszedł, czy jeszcze nie? Czy jednak tu będzie? Sucha polana. Ta sucha polanka, no jest, powiem szczerze, taka dosyć... Taka. O, wilku, jaki jesteś szybki. Tak, padlino. Jesteś szybki, wilku. Dobra, 14:51. My sobie już nie zrobimy niestety kolejnego turnę. Niestety. Sprawdzam, czy ja bym wszystko tutaj wziął z pewnością. No i co? Pierwszym priorytetem, który weźmiemy na pewno, to będą gwoździe, deski. Już nie dolewam teraz benzyny do tamtej kryjówki, no bo się nie opłaca. Ale z pewnością się przeniesiemy na tamtą polankę. Zresztą tutaj już chyba wszystko nawet sobie ogarnęliśmy. No w sumie nas tu jeszcze nie było. Więc może jeszcze sobie zrobimy jedno turnę. Zobaczymy. No bo tego trochę tutaj mamy towaru. Na pewno na raz się nie przeniesiemy. Dobra, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Rozpal piec. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu.
No i co? Harmonogram i resztę macie oczywiście na stronie spookyshiro.pl. Dobra, ale my się teraz żegnamy. Trzymajcie się. I do następnego odcinka z Darkwood. Tak. No i kochani, jakby nie patrzeć, Darkwood teraz będzie moją serią wiodącą, więc tak naprawdę głosujecie tylko na jedną serię, która ma być kontynuowana. Więc ja Darkwooda jeszcze dzisiaj usunę, żeby nie było żadnych problemów. Darkwood zostaje na pewno, aż go nie skończymy i dopiero potem przejdziemy na jakieś inne serie. No ale tą drugą serię poboczną możecie oczywiście sobie głosować. I tak chyba nawet zostanie w tej chwili, że na jedną serię po prostu... Jedną serię będę wybierał ja, żeby było coś ciekawego, coś nowego, a drugą serię kontynuujecie wy. Wy, co chcecie dokładnie oglądać. Dobra, ale to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.